Wszystkim! Z tej strony Martyna i witam Was w kolejnym odcinku i wcale nie robię długiego wstępu, no bo nie będzie 10 minut, bo SSO jak zwykle dodało byle co! Yeah! W ogóle 2 lata temu 4 uzdolnione dziewczęta stały się liścami duszy i chronił Jorwik przed złem. Wow, coraz ciekawsze te ciekawostki są po polsku, jestem w szoku. Także jeszcze raz, witam Was wszystkich dzisiaj. W ogóle ktoś mi zwrócił uwagę ostatnio. Martyno, na tym ekranie jest wybuchający wulkan. Gdzie Wy widzicie kuźwa wulkan? Ewidentnie widać, że to jest ten krąg taki dziwny, a to jest jeden z tych śmiesznych kamieni, więc nie wiem, gdzie to jest wulkan. Wiedziałam, że ktoś czekał na moją odpowiedź. Dlatego się wypowiadam, nie, to nie jest wulkan. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio ta gra włącza się o wiele dłużej i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mam SSD-ka, ale no, gra mnie nie lubi najwidoczniej aż tak bardzo, żeby włączać się szybciej. Może po prostu szukają dla mnie miejsca na serwerze. Także witam Was, dzisiaj jest środa, jest teraz godzina 12:58, ja nie jechałam do szkoły, zostałam w domu. Zostałam w domu dlatego, bo zostałam w domu, a się okazuje, że nie ma co iść do szkoły, bo no, od poniedziałku szkoły będą zamknięte na 2 tygodnie, moi kochani, więc mam nadzieję, że are you ready for this? Mam nadzieję, że będziecie myć ładnie rączki i na siłę nie wychodzić z domu. I teraz ja gadam, a ja po prostu czekam, aż ta gra się włączy. Coś na razie nie idzie tej grze, żeby się włączyła, nie wiem, o co chodzi. Jutro czeka Was Q&A, więc zapraszam na jutrzejsze Q&A, a w nim zrobiłam do końca zadanie z Liskiem, skoro mam już tyle czasu, to Wam nagminię, napomknę, może tak powinnam to powiedzieć. I słuchajcie, jak zrobicie wszystkie dni z Lisem, trzeba się cofnąć do szeptu Aiden i wylogować z gry, ewentualnie on pokazuje się na następny dzień, nie wiem, bo ja chciałam go na tym samym jakby odpaleniu gry znaleźć i nie chciał mi się dziad pokazać, a jak odpaliłam grę następnego dnia, żeby nagrać Wam Q&A, to nagle się pojawił i miałam takie bitch what the fuck, no i dał mi taką lisią maskę, którą bym Wam pokazała, ale no nie mogę wejść do gry, więc gra mnie tak bardzo nie lubi, że chyba coś tu się złego dzieje. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, ale wy już wiecie, bo kiedy to oglądacie, pewnie już dawno przeczytaliście opis aktualizacji, która weszła dzisiaj wyjątkowo szybko, bo o godzinie 10 już chyba. No i kraboburgery, doszły nowe centkowane kraboburgery, pyszne kraboburgery robione przez SpongeBoba, widać, bo mają takie same dziurki jak on. O, proszę bardzo, loguje nas do serwera gry. Jestem w szoku, to działa! Okej, wczytuj się. No gnoju! Dzisiaj, wszyscy razem! Dzisiaj! Ale bo to już nawet nie jest zabawne, pani gro. No i pani gra się w końcu załadowała, nie wiem, o co chodzi. Najlepsze jest to, że wiadomo, tam pozmieniali pliki, ostatnio porobili kilka zmian, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji, że gra włączałam się tak długo. No a maska wygląda tak. Więc idziemy zobaczyć nowe kraboburgery od SpongeBoba. Ogólnie w tej ostatniej rozmowie z Liskiem, która pewnie Was bardziej interesuje niż nowe konie, było powiedziane, że kurczę, tam to jest nagrane, jak chcecie, to po prostu obejrzyjcie jutrzejszy Q&A i do tego dojdziecie, ale Lisek nam powiedziała, że właśnie od niej wszystko się zaczęło i znalazła ludzi, którzy jej w tym pomogli i naprawdę coraz bardziej mam wrażenie, że to może być nawiązanie do właśnie sytuacji z Pixel Tales, więc jeżeli to było nawiązanie do Pixel Talesa, to bardzo dziękuję, to było bardzo urocze. W ogóle piję sobie teraz witaminki, bo wiecie, trzeba uważać na koronawirusa. No powiem Wam, ciężko jest, pytaliście mnie, co ja o tym sądzę. No, szkoły są zamykane, więc już sami powinniście dojść do tego, co o tym sądzę. Izolujmy się, okej? Okay? Ja nie, akurat nie mam z tym problemu, zazwyczaj to robię, więc ja, samotnicy w końcu czują się docenieni przez świat, jakkolwiek źle by to nie brzmiało w tym momencie. Jedziemy zobaczyć nowe kraboburgery. Znajdują się one tutaj. Specjalne miejsce mają przy stajni Jorwik i trochę gra mi się dnie, nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, które... O! Piękne nowe krabostrupy! Najpiękniejsze konie, jakie widział świat!
Wow! Jaki ładny! O mój Bo... A widzicie tego? Jaki piękny koń! Nigdy nie widziałam ładniejsza... O, dobra, doczytały się. Dobra, doczytały się. My tu beka, beka, ale doczytały się w końcu. I wyobraźcie sobie, nawet mam na nie pieniądze. Ostatnio chyba czytałam, czy jest tutaj coś ciekawego, ale chyba nic, co by było aż tak ciekawe dla nas. Ja pamiętam, że jak widziałam je po raz pierwszy, to miałam wrażenie, że strasznie znerwicowane są te konie i dalej mam takie wrażenie. Ten czarny to już w ogóle wygląda, jakby chciał mnie zabić. Burgery zabijają, lol. Tutaj nie wiem, czy ten jest nowy, ale ten wygląda mega zabawnie. W sensie jest taki, dalej wygląda, jakby miał, był znerwicowany. Jakbym chciała, wiecie, atakować swoich widzów, jakbym chciała, żeby do mnie nie podchodzili, to właśnie tego konia bym wzięła. W sensie on ma swój urok, tylko przez te centki wygląda tak dziwnie. Musiałabym zobaczyć, jak one wyglądają na żywo. Wstawię wam tu zdjęcie i sobie porównajcie. Tego pamiętam, ten był nawet mega, mega interesujący. Ja zazwyczaj lubię taką ciemną obwódkę wokół oka, ale u niego to naprawdę wygląda, jakby był koniem kryminalistą. Ej, ten jest nawet ładny. Ale to chyba te były ostatnio, tak? O, i ten jest całkiem spoko, bo nie wygląda aż tak, że tak powiem, agresywnie. Taka mućka, tylko to mi się nie podoba. Wiem, że takie rzeczy u koniach, że tak powiem, się znajdują u koni, ale nie podoba mi się. To takie coś. No, nie kupię tych krabo-burgerów, bo nie dość, że mają animacje takie do dupy, do tego wyglądają jak znerwicowane dziady, ale patrząc na to, to zastanawiam się teraz, słuchajcie, czy... nie, chyba... chyba tym razem nie są to konie skopiowane z miejsca na miejsce, chociaż mogę się mylić. Chyba nie, chyba tak. Chyba nie, więc nie są aż tak symetryczne, że tak powiem, na siłę. Trochę nie podoba mi się blendowanie tych kolorów. Mogłoby to wyglądać o wiele lepiej. Na przykład tutaj są... Wiecie, takie kolorki, które są jakby rozmazane, a obok macie normalnie walniętą kropkę, no nie wiem. Mam wrażenie, że czasami to ci od koni to się naprawdę opierdzielają. Jeżeli mają osobnych ludzi od koni i te konie wyglądają w ten sposób, to chyba pora kogoś zwolnić SSO, bo shaming. Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało moje gadanie, jak zawsze. Postaram się wam to jakoś fajnie zmontować, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty, do szkoły na razie chodzić nie chodzę. Widzimy się oczywiście w następnym i pa pa!